Fotografie niczym dzieła sztuki to wystawa Pictorial Team, którą od dziś można oglądać w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Fotografujecie w nurcie modern piktorializmu. Jakie są główne założenia tego nurtu? Piktorializm, czyli fotografia jako sztuka, czyli interpretacja rzeczywistości. Kiedyś piktorializm właściwie był znany z tego, że był fotografią bardzo dekoracyjną. To były techniki specjalne, stosowano cyanotypię, brom olej, guma i to były bardzo pracochłonne rzeczy. I z tego tytułu starano się wybierać takie motywy, które jak gdyby przetrwały próbę czasu. To nie był reportaż, to nie był dokument, a to była fotografia, która można było oprawić, powiesić na ścianie. To były portrety, piękne pejzaże. No ale rozwój techniki spowodował to, że pojawił się mały obrazek. Jak aparat Leica, no więc pojawiły się też nowe tematy, pojawił się reportaż. Pojawia się fotografia społeczna. Pikturaliści nie tak bardzo chcieli oddać pałeczkę, bo pikturalizm dominował na świecie w fotografii. No zaczęli adaptować te niektóre rzeczy. I między innymi właśnie zaadaptowano do tych dekoracyjnych rzeczy aspekt społeczny. A tu olbrzymie zasługi położył Czech, naturalizowany w Ameryce. Właściwie do dzisiaj Czesi twierdzą, że Józef Różiczka, bo o niego chodzi, jest to ojciec czeskiej fotografii. No może nie do końca, no ale można tak przyjąć, prawda? I właśnie do tej techniki, do tych sposobów obrazowania dołożono ten aspekt społeczny. On zaczął fotografować na przykład Bronx, zaczął fotografować slumsy, pojawił się na dworcach. To były tematy kiedyś nieruszane właściwie, prawda? I modern piktorializm to jest właśnie to, czyli fotografia piktorialna wzbogacona o aspekt społeczny. Każde zdjęcie jest opracowywane indywidualnie. O tu chociażby takie zdjęcie kolegi, taki mroczny Śląsk i linoskoczek chodzący po linii telefonicznej. No to jest aspekt surrealistyczny do tego jeszcze dołożony, prawda? A w tym jest właśnie rzecz, żeby jednocześnie zaskoczyć widza nie tą banalnością, ale innym punktem widzenia, czasami nawet jakimś dowcipem, żartem. Pisał pan o tym, że Silezja przeciwnicości jest to jedna z najważniejszych wystaw w Polsce. Dlaczego? Co jest najważniejsze? No, mamy swego rodzaju misję. Może nie jest to misja z punktu widzenia polskiej fotografii najistotniejsza, ale zatrzymujemy ten czas, który ma miejsce. Rejestrujemy, ale tak jak mówiłem właśnie, tej konwencji artystycznej, rejestrujemy miejsca, momenty, które już absolutnie odchodzą. Czasami stwarzamy z kilku zdjęć, z kilku różnych miejsc kwintesencję tego, co się dzieje, czyli po prostu te odchodzenie. I na jednym zdjęciu są miejsca, są rzeczy, elementy, wieże na przykład, taki ciśnień, których już nie ma. One przetrwały w naszej fotografii, ale nie wprost, nie bezpośrednio jako dokument. To co łączy je to Śląsk. W jakich miastach były robione fotografie? Znaczy u nas na Śląsku to jest tak, że miasta właściwie się przenikają. Nie ma takiego, ta aglomeracja śląska, katowicka dokładnie. Tam miasto przenika w miasto. Gdyby nie tablica informująca, że to już jest inne miasto, no to bylibyśmy ciągle przekonani, że jesteśmy ciągle w jednym miejscu. Te miasta się nie różnią może architektonicznie od siebie. No bo to wszystko było kiedyś niemieckie, mówiąc krótko. Tak jak tutaj podobnie, prawda? Także, które miejsce? No, odkryliśmy niedawno Świętochłowice. To jest miejsce właściwie, gdzie czas zatrzymał się, nie, źle mówię, cofnął się, tam mieszkają ludzie bardzo ubodzy. Tam właściwie, no nie wiem, czy tam władza kiedykolwiek zajrzała. Ludzie próbują się tam jakoś zorganizować i tam fotografii, tu jest sporo zdjęć takich, z tym, że my nie poddajemy krytyce żadnej. My po prostu kontrastujemy, nakładamy na tą rzeczywistość, którą widzimy, własną wrażliwość, własne rozumienie tematu, odbiór i dopiero wtedy powstaje zdjęcie finalne. Pan pochodzi z Wałbrzycha, czy jest to powrót po latach? No, w wieku 5 lat się stąd wyprowadziłem, a urodziłem się w Białymkamieniu, pod Chełmcem dokładnie biorąc. No ale w wieku 5 lat opuściłem się, przeniosłem na ten drugi Śląsk. Czy ja wiem, czy to jakaś sentymentalna podróż jest? No w jakimś sensie może i tak, ale może nie do końca. No jestem już człowiekiem, który ten wiek 6 lat dawno przekroczył. I przyjedziemy do Wałbrzycha specjalnie na zdjęcia. Ja z tego punktu widzenia no lekko sentymentalnego, a członkowie grupy chociażby zobaczyć to inne miejsce. Na razie poznaliśmy Kłodzko, Nową Rudę,
i fotografujemy właśnie takie elementy, na przykład klatki schodowe. To są jedyne, takich nie ma nigdzie, w całej Polsce. Ze świetlikiem u góry, nieboczne okna. I to tworzy atmosferę absolutnie irracjonalną. Bo jeszcze to jest ważne. Nasza fotografia jest zawsze z inspiracji czymś. I to jest swego rodzaju nową w polskiej fotografii, że jesteśmy właściwie jedyną grupą w Polsce, która robi fotografię programową. Nie kwiatki, panienki, akty, lokomotywy, industrial. Może o ślubnej nie wspomnę. My robimy programowo. Zawsze za tym stoi coś. A do kiedy potrwa ta wystawa? Do połowy sierpnia. I zapraszam Państwa, bo jest naprawdę warto zobaczyć. Jeżeli ktoś z Państwa, widzów nazwijmy, chce zobaczyć coś innego, niż można zobaczyć w internecie, to zobaczycie Państwo tutaj właśnie na tej wystawie.